Cześć, mam na imię Adam i wraz z moim kolegą, również Adamem, chcielibyśmy Wam opowiedzieć o projekcie, w którym braliśmy udział. Ja byłem odpowiedzialny za prowadzenie części frontendowej, a Adam za backend. Był to tak zwany proof of concept, czyli dosyć wczesna i mocno prototypowa wersja finalnej aplikacji, budowana w krótkim czasie, pozwalająca stwierdzić, czy użyte technologie i rozwiązania rokują na użycie w już produkcyjnym systemie. Czyli w skrócie, czy to, co optymistycznie sobie założyliśmy, będzie miało sens. I muszę powiedzieć, że miało. No ale od początku. Mieliśmy do czynienia z problemem biznesowym, polegającym na śledzeniu pojazdów w fabryce i wizualizacji tego ruchu na jej planie w czasie rzeczywistym. Brzmi dosyć prosto, ale zdecydowanie wykracza poza ramy tego, czym zajmujemy się na co dzień. Na frontendzie zaczęliśmy od konceptu i zdigitalizowaniu pomieszczenia testowego, w którym pojazd będzie się poruszał. Naszym stackiem był React.js wraz z biblioteką React Trifiber, która umożliwiała wykorzystanie potencjału składni JSX do deklaratywnego oparowania na obiektach w przestrzeni 3D. Interfejs aplikacji został oparty o customizowany material UI, a wszystko to zostało ze sobą spięte TypeScriptem. Największy nakład pracy został przełożony do komponentu wizualizującego floorplan wraz z animacją przestrzeń przemieszczającego się po nim pojazdu. Dzięki zastosowaniu biblioteki React Trifiber mogliśmy użyć deklaratywnego podejścia do tworzenia obiektów i osadzania ich w scenie 3D, ale oczywiście nie obyło się bez operowania na składowych klasy Tree.js, szczególnie w przypadku tworzenia i interpolowania animacji. Do połączenia z backendem wykorzystaliśmy WebSockety, dzięki czemu mogliśmy otrzymywać dane w czasie rzeczywistym. A o samym backendzie opowie więcej Adam. Od strony backendowej zdecydowaliśmy się wykorzystać usługi AWS-a. Wejściem do systemu jest dość mała instancja EC2, na której działa broker Mosquito, który przekazuje eventy do IoT Core. W IoT Core na eventy czekają dwie rule. Jedna odpowiada za cold path, druga za hot path systemu. Cold path zorganizowany jest w taki sposób, że eventy lecą do Kinesis Firehose'a, który batchuje te eventy i zapisuje je w batchach do S3, dzięki czemu oszczędzamy co nieco na zapisie. Później wykorzystujemy te zapisane w S3 eventy do liczenia agregacji i statystyk. Hot path zorganizowany jest w ten sposób, że Kinesis Stream przekazuje wszystkie eventy do AWS Lambdy, która odpowiada za to, aby każdy event dotarł do każdego podłączonego do API Gateway klienta. Po API Gateway klienci łączą się przez WebSockety i w ten sposób przebiega cała komunikacja. Osobiście praca przy tym projekcie była dla mnie sporą frajdą. Miałem styczność z technologiami, które wcześniej były dla mnie niedostępne, a na wdrożeniu miałem nawet okazję wkręcić kilka śrubek, co jest raczej niecodziennym doświadczeniem w karierze data scientista. Dla mnie był to fantastyczny projekt. Pozwolił wyjść poza ramy typowych aplikacji webowych, z jakimi pracujemy na co dzień i niejako dotknąć problemu na żywo. Jako fan kanału Discovery i za czasów jego świetności i programów typu Jak to zrobiono lub Mega Fabryki, nie mogłem się doczekać, kiedy pojedziemy na miejsce i będziemy mogli to wszystko zobaczyć na żywo. A wisienką na torcie był dzień, w którym uczestniczyliśmy w rozlokowywaniu czujników. Najfajniejszą rzeczą, która mnie spotkała, było bardzo duże zaufanie, którym obdarzono nas frontendowców przy tworzeniu rozwiązań technicznych, jak i zarówno biznesowych. Naprawdę mieliśmy bardzo duży wkład w to, jak wygląda finalnie aplikacja i było to bardzo fajne. Muszę Wam powiedzieć, że dosyć miło się zaskoczyłem tym, że istnieje takie genialne połączenie Reacta i Tree.js w postaci biblioteki React Trifiber, który w sposób bardzo intuicyjny i prosty dla frontend deweloperów umożliwia korzystanie wizualizacji 3D. Także zachęcam wszystkich do sprawdzenia tej biblioteki i oby więcej takich projektów. Słowem zadanie nie należało do najprostszych. Przy okazji pojawiło się kilka ciekawych wyjątków, które również trzeba było obsłużyć. Ale koniec końców satysfakcja z wykonanego zadania była niesamowita. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek podczas implementacji, ale widok pojazdu przemieszczającego się po fabryce i jednocześnie w naszej aplikacji był potwierdzeniem tego, że warto było wziąć udział w tym projekcie.
Jeśli interesują Cię tematy z obszaru wizualizacji danych lub samego frontendu, albo po prostu chciałbyś się dowiedzieć, jak pracujemy na co dzień, z jakimi projektami mamy do czynienia, to napisz bezpośrednio do mnie na e-mail albo na LinkedIn. Jeżeli natomiast interesują Cię tematy związane z data science, machine learningiem, kontaktuj się ze mną. A zawsze aktualne oferty pracy znajdziesz na naszej stronie kariery. Dawaj! A, zacznę jeszcze raz, pewnie to potniesz potem. Czekaj, zapomniałem ręki. Rozgrzewaliśmy policzki. Idę się. No bo będziemy mówić do ludzi. Dobrze. Nie wiem. Nieco lepszy argument niż brak argumentu. No pewnie to teraz nagrywa jeszcze.